Dziś przedstawię Ci krótką, ale niesamowicie inspirującą historię o pewnym ośle, która jest świetną dawką zdrowej motywacji. Gdybym nazwał Ciebie osłem, to pewnie uznałbyś lub uznała to za obrazę i obelgę. Tak się po prostu przyjęło, że osioł to ktoś głupi, kto daje się wykorzystywać. Jednak czy osioł zawsze oznacza zwierzę, które jest głupie i nieudolne? Przekonajmy się na podstawie krótkiej historii, czy faktycznie tak jest. I zapytam Ciebie, czy chciałabyś być jak ten opisywany osioł. Zapraszam do oglądania. Pewien rolnik na swoim gospodarstwie miał osła. Któregoś dnia ten osioł bawił się z psem, biegając po podwórku i wpadł do najgłębszej studni na całej wsi. Zwierzę ryczało przeraźliwie przez kilka godzin, podczas gdy rolnik zastanawiał się, co z nim zrobić. Nie miał kompletnie żadnego pomysłu, jak go wyciągnąć z tej studni. W końcu się poddał i zdecydował, że zwierzę jest już stare, a studnię i tak zamierzał zasypać, więc nie opłaca mu się ratować osła. Zaprosił więc swoich sąsiadów, by pomogli mu zasypać studnię z osłem w środku, pogrzebując go w ten sposób żywcem. Mimo, że było tam kilku silnych mężczyzn, którzy przy odrobinie dobrych chęci wyciągnęliby osła bez problemu, to nikt nawet kompletnie nie zastanawiał się nad tym, jak pomóc osłowi się wydostać. Wszyscy chwycili za łopaty i zaczęli rzucać z ziemią do studni. Na początku, kiedy osioł zorientował się, co robią, zawył jeszcze przeraźliwiej, płakał najgłośniej, jak potrafił. Wołał w ten sposób o pomoc. Jednak oni się tym nie przejęli i dalej robili swoje. Po chwili jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, uspokoił się. Nastała cisza. Kilka łopat później rolnik zajrzał do studni, bo myślał, że osioł już nie żyje. Był zdumiony tym, co zobaczył. Osioł stał twardo na ziemi i za każdym razem, gdy ziemia lądowała na jego plecach, osioł robił coś nieprawdopodobnego. Otrząsał się, zrzucał tą ziemię z siebie i stawał na niej. W czasie, gdy sąsiedzi rolnika zrzucali ziemię, osioł ciągle ją zrzucał i wchodził coraz wyżej i wyżej. Po niedługim czasie, ku zaskoczeniu wszystkich, osioł przekroczył krawędź studni i z radością z niej wybiegł. Jedyną istotą, która ucieszyła się na widok wolnego osła, był pies, z którym się wcześniej bawił. Morał tej historii. Życie będzie rzucało Ci na plecy najróżniejsze ciężary i przeróżne przeciwności losu. Ludzie będą kopali pod Tobą dołki i często, gdy będziesz wołać o pomoc, będą mieli Cię w nosie lub będą śmiali się z tego, że potrzebujesz pomocy. Będą Ci dokuczali. Cała sztuka wydostania się z głębokiej studni, czyli z przeciwności, jakie Cię spotkały, polega na tym, aby nauczyć się je z siebie zrzucać i stawać na nich. Jeśli życie rzuca Ci kłody pod nogi, to weź te kłody i zbuduj z nich tartak. Każdą z napotkanych przeciwności możemy widzieć albo jako przeszkodę, albo jako coś, co przygotowuje nas do kolejnych wyzwań i pozwala wchodzić coraz wyżej, wyżej i wyżej. Jeśli się nie poddamy, możemy dzięki temu wydostać się z najgłębszej studni. Ta studnia jest tylko w Twojej głowie. To od Ciebie zależy, czy będziesz się skupiać na tym, co złe, na tym, co Ci się nie udaje, czy będziesz myśleć pozytywnie i szukać rozwiązań. Być wdzięczny lub wdzięczna za dobro, które Cię spotyka. Każdego z nas spotyka coś dobrego, za co możemy być wdzięczni. A za co Ty jesteś wdzięczny lub wdzięczna? Napisz w komentarzu. Jeśli ten filmik dał Ci inspirację, proszę Cię, zostaw łapkę w górę i komentarz pod tym filmikiem, a jeśli uważasz, że jest bardzo wartościowy i może pomóc innym, to proszę Cię, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Koniecznie subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych nowych, inspirujących historii oraz pozytywnych live'ów na żywo. Na koniec uśmiechnij się, bo jesteś wyjątkową osobą. Pozdrawiam, do następnego, cześć.